Euromaster.com zaprasza na serwis aut przy ulicy Grodkowskiej 74. Usługi mechaniki samochodowej, geometria, hamulce, zawieszenie, oleje, klimatyzacja. Sprzedaż i serwis opon ciężarowych. Jesteś w dobrych rękach. Euromaster.com to gwarancja jakości. W Nysie niedługo padnie prawdopodobnie rekord w ilości głosowań podczas jednej sesji Rady Miejskiej. Temat galerii handlowej tak podgrzał polityczną atmosferę, że przeciwnicy inwestycji złożyli rekordową ilość poprawek do planu zagospodarowania przestrzennego. I mimo, że prawie 100% uwag ma identyczną treść i wszystkie zostały odrzucone przez burmistrza Nysy, trzeba będzie każdą z nich z osobna przegłosować, a to może potrwać nawet kilkadziesiąt godzin. Głosowanie nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w Nysie może trafić do księgi rekordów Guinnessa, a to za sprawą liczby wniosków, nad którymi będą głosować radni. Jest ich 282, a zawierają ponad 1000 uwag. Procedura formalna wygląda tak, że każda uwaga to osobne głosowanie. Są jakieś możliwości techniczne, natomiast procedura musi być zachowana i tą procedurę trzeba tutaj zrealizować. Obawiam się, że pomimo wszystkich jakichś usprawnień technicznych w wykorzystaniu multimediów, to i tak będą kilkugodzinne głosowania, więc nie wiem, czy skończy się na takiej standardowej, powiedzmy 8 czy 10 godzinnej sesji. Głosowanie nad ponad 1000 uwag ma potrwać od kilkunastu do kilkudziesięciu, nawet 50 godzin. Czy Nysa stanie się sławna dzięki temu maratonowi głosowań? Dobrze, że w czymś słyniemy i być może w takich warunkach znajdziemy się w księdze Guinnessa, ale już tak na poważnie, no rzeczywiście jest to pewne dla nas zaskoczenie, że tyle wniosków wpłynęło do Urzędu Miasta z propozycjami, które można wnieść do planu zagospodarowania przestrzennego. Powiem wprost, na pewno będzie to nas jako radnych bardzo dużo kosztowało, bo nawet licząc, że mamy ponad 1534 wnioski, które musimy rzeczywiście przeanalizować, to nawet poświęcając 2 minuty na jeden wniosek, to daje nam około 50 godzin, czyli można powiedzieć, że sesja, która będzie zajmowała się tym tematem, no będzie musiała poświęcić około 50 godzin na przegłosowanie każdego z wniosków, więc czeka nas naprawdę dużo pracy. Ja tak myślę, że jest to po prostu naszym obowiązkiem jako radnych Rady Miejskiej w Nysie, każdy wniosek przeczytać, zapoznać się z nim i zobaczyć, co mieszkańcy wnieśli, bo oczywiście głos naszych mieszkańców jest dla nas również bardzo istotny. Trudno sobie wyobrazić głosowania trwające 2 doby. Jak rozwiązać problem? Miejscem na taką sesję nie może być urząd, bo nie ma odpowiednich warunków. Myślimy też o skoszarowaniu radnych w jednym miejscu i aż biały dym pójdzie z komina, dopiero otworzymy drzwi. Kim są te setki osób, które złożyły wnioski z uwagami? No z tego, co mi wiadomo, to Komitet Obrony Drzymały, ale proszę się nie dziwić temu, że się ludzie organizują i prowadzą jakąś szeroką akcję. To tak samo jak mamy podpisywanie wniosków do budżetu obywatelskiego. To jest ksero. Idą ludzie i każdego przekonują. Każdy, kto się da przekonać i kto się zgadza z takim, a nie innym postulatem, podpisuje się. I tutaj podejrzewam, nie inaczej było w tym przypadku. Zwolennicy galerii twierdzą, że to zorganizowana akcja mająca na celu ochronę interesów wąskiej grupy osób działających między innymi w branży nieruchomości. Każda uchwała, która wkracza w pewną sferę życia publicznego, w pewną sferę gospodarki, narusza czyjeś interesy być może albo czyjeś wzmacnia, wywołuje ogromne emocje i powoduje taką ilość wniosków. Rozmawiałem z przewodniczącymi z różnych samorządów, zdarzało się kilkadziesiąt, zdarzało się nawet kilkaset, ponad 300, ale o takiej skali jeszcze nie słyszałem. Radni koalicji mówią wprost, że budowa galerii zaszkodzi prywatnym interesom. Stąd taka aktywność przeciwników inwestycji. Powiem tak, oczywiście na gorąco mogę to skomentować w ten sposób, że mam pewne obawy, jeżeli chodzi o te wnioski, że te wiele wniosków jest w cudzysłowie oczywiście sterowane przez kilka osób, które de facto nie chcą tej dekady. Oczywiście nie chcę tutaj oskarżenia żadnego sunąć, ale tak myślę, że wiele osób rzeczywiście w ten sposób posunęło się, żeby jak najbardziej utrudniać sprawę dekady. Tak duża liczba wniosków wzbudza wątpliwości niektórych co do ich autentyczności. O 1000 uwag jeszcze nikt nigdy nie słyszał i wszyscy zachodzą w głowę, jak to możliwe. A mnie się wydaje, że to była zorganizowana akcja, ponieważ te uwagi są składane na szablonowych drukach. Z jednej strony na przykład zadrukowanych, z drugiej pustych.
Ponadto uważam, że część podpisów złożonych pod tymi wnioskami, pod tymi uwagami nie pochodzi od ich właścicieli. Mam na to już kilka dowodów i będę chciał udowodnić, że nastąpiło tutaj działanie niezgodne z prawem. Co na to opozycja, czyli przeciwnicy galerii? Czy liczą na błędy formalne, które uniemożliwią prawidłowe podjęcie uchwał zmieniających plan zagospodarowania? Myślę, że pewnie o to chodziło, żeby sparaliżować Radę w tej kwestii, ale my się nie damy, już mamy sposób wypracowany na procedowanie w tej kwestii i spróbujemy to załatwić w maksymalnie uproszczony sposób zgodny z przepisami. Przedstawiciele będącej w opozycji Ligi Nyskiej twierdzą, iż nie są przeciwni budowie dekady, lecz niektórym zapisom w planie m.in. zabudowy ulicy Drzymały. My się wypowiadamy przeciwko konkretnym zapisom tego projektu zmiany planu. Konkretnym zapisom. Przede wszystkim 1000 głosowań w ogóle nie musi być, bo wystarczy uwzględnić jeden czy dwa postulatów, które są zawarte w tych 1000 głosowań, zmienić ten nieszczęsny miejscowy plan, projekt miejscowego planu, przeprowadzić jeszcze raz procedurę i po prostu przedłożyć taki plan, który jest akceptowalny społecznie bez 1000 głosowań. Sesja już wkrótce, a emocje wciąż rosną. Na razie jednak nie znamy terminu rekordowych głosowań. Centrum Językowe Ekspert zaprasza na kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Angielski, niemiecki, hiszpański i francuski. Przyjdź, zobacz, zapisz się. Nysa, rynek 36B. Centrum Językowe Ekspert. Jakość w nauczaniu.